5 lat pan będzie musiał kibicować, jeździć za nami wszędzie. W zdrowia, pomyślności wszystkiego najlepszego. Widzimy, widzimy, od 100 lat. To dla pana. Uchwalę się. To, panie Tadziu, tu jest, tu, to proszę trzymać, to jest padło, się może to rozbić, a to, to się nie rozbija. To jest chęcik klubowy, a to jest załącznik do rynku. A z tym, że jest i drugi solenizm na kolejny. Drugi solenizm. Dla pana. Ja urodziłem się w Krakowie. Zostałem powołany do wojska w 1949 roku. Służyłem do 1956 roku. W 1957 roku poszedłem do cywila. Zacząłem pracować w Gliwicach. W 1968 roku to jeszcze ówczesne prezydium Miejskiej Rady Narodowej, nie Urząd Miejski, powołany zostałem na kierownika Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. I przez 20 lat pracowałem na tym stanowisku. Ale skoro pan trafił do Wydziału Turystyki i Sportu, to musiało być jakieś zamiłowanie sportem, tak? No naturalnie, że tak. Naturalnie, że tak. Zamiłowanie do sportu to mam od, jak się to mówi, od dziecka. Jeszcze byłem smarkaczem, a już w Krakowie byłem takim podawaczem piłek. I od tego czasu mam takiego bakcyla do piłki. Do piłki, do sportu. To mnie sport w ogóle interesował. I interesuje mnie do dnia dzisiejszego. Ja, będąc kierownikiem wydziału, to ja byłem więcej w terenie. Ja musiałem być w miesiącu kilka razy, dwa razy najmniej w każdym klubie. I to nie tylko, żeby przyjść i z kierownictwem porozmawiać, ale zobaczyć bazę sportową, zobaczyć, jak trenują, a szczególnie młodzież mnie interesowała. W Piaście piłkarze, a w Sośnicy piłka ręczna. Było na co popatrzeć, bo przy takim Piaście działało 16 sekcji, prawda? I tak jest. Na różnych obiektach. I to sekcje na dobrym poziomie. Prawie wszystkie były. Przecież kiedyś kolarze jacy byli wspaniali. Szermierka. To jest do dnia dzisiejszego, a tenis ziemny, ile my mieli mistrzów Polski, wspaniały. No było gdzie chodzić i... Koniec lat 60. to budowanie wielu obiektów. Pamięta pan, jak powstało ten obiekt od 20-lecia? Tak, tak, tak. A to była ciekawa historia. To było wszystko robione w czynie społecznym. I to wydawałoby się, że to mogli zrobić byle jak, bo to w czynie społecznym. Ale to było wszystko zrobione, zresztą na tych zdjęciach widać dokładnie, jak solidnie było zrobione. Finansowanie było bezpośrednie, ale na podstawie faktur. Ja jako kierownik nie dałem ani grosza dla klubu, jeśli nie zostało wykonane mój, znaczy uzgodniony plan z klubem na daną rzecz. Dopóki nie było wykonane, dopóki nie poszedłem sprawdzić, czy to jest wykonane, to przelewu na klub nie było. No, pieniędzy zawsze brakowało. Piast miał zawsze kłopoty z pieniędzmi. Ja pamiętam, organizowaliśmy wiele spotkań z dyrektorami zakładów pracy. Przychodzili wszyscy pięknie, popierali sprawę Piasta, piłki nożnej.
Ale jak przyszło do efektów, to najwięcej było efektów zatrudnienia pracy. Natomiast w przekazaniu gotówki, środków pieniężnych, to było bardzo słabe. Od kiedy pan bywa na meczach Kastrowice? Oj Jezu, no na każdym jednym meczu musiałem być. Już wtedy w latach 60., tak? Tak. To mówię, jeszcze na robotniczą. Tam zaczynałem chodzić na robotniczą, a później jak już był GKS Piast, GKS, i później się połączył z Piastem i grali na tym stadionie na Okrze, i no to już z obowiązku. Walczyliśmy o pierwszą ligę. I za mojej kadencji dwukrotnie byliśmy już u progu pierwszej ligi. I tak się złożyło fatalnie i tu na stadionie Okrzei ze Stalą Rzeszów i na stadionie dwudziestolecia, gdzie było pełny stadion ludzi. Atmosfera na stadionie dwudziestolecia była szczególna. Nie wiem dlaczego, jakie to były przyczyny tego. To, że Piast grał bardzo dobrze w ten czas. Atmosfera była ładna, bo Piast zawsze wygrywał. Piast wygrywał i było pięknie. Nie było żadnych burt, nie było, chociaż policji nie było tyle, co dzisiaj jest na meczach, ale był spokój. Teraz jest tak jakby zorganizowane grupa kibiców, która siedzi po przeciwnej stronie trybuny. I to mi się bardzo podoba. I to jest również i na meczach wyjazdowych, gdzie jest doping bardzo kulturalny. I po wygranym meczu, co mi się bardzo podoba, zawodnicy przechodzą wzdłuż trybuny i podają, żegnają się, dziękują kibicom za kibicowanie. Ale przyszła. No i nieszczęśliwie, bo byłem na każdym jednym meczu. No przecież ten meczu z Krakowią, to Krakowia, nie wiem, w moim odczuciu chciała, żeby Piast wygrał. No bo nie chciała strzelić bramki. I myśmy nie chcieli strzelić. Nam nie kazano strzelać widocznie. Ale uważam, że ten sezon 10-11 będzie szczęśliwy dla kibiców. Jestem przekonany. Z gry, bo jestem na każdym meczu, chociaż niektórzy mówią, że stadion w Wodzisławiu jest szczególnie szczęśliwy dla Piasta. Bo faktycznie tam i z nimi wygraliśmy, i wszystkie mecze tam rozgrywane wygrywamy. No ale okazuje się, że i poza Wodzisławiem też wygrywamy mecze. I jesteśmy na dobrej pozycji na koniec rundy jesiennej i wiosenna będzie lepsza, według mojego zdania. Jestem przekonany, że na nowym stadionie zagra już Ekstraklasa. Ale stadion to ja już o nim nic nie mówię, bo jestem pewny, że tak jak rozpoczęty został dość szybko i będzie wykonany. Jestem pewny, że już w Ekstraklasie rozpoczniemy na tym stadionie.